Dodatek osłonowy powstał jako element rządowej tarczy antyinflacyjnej i stanowi zniwelowanie rosnących cen zarówno żywności, energii elektrycznej, jak i gazu. Ubiegać się może każdy, niezależnie od tego, jakie mieszkanie posiada. Czy to będzie mieszkanie własnościowe, spółdzielcze, komunalne, czy też dom jednorodzinny. Czy są kryteria dochodowe, które w przypadku tego dodatku mają znaczenie? Tak, tutaj ma znaczenie kryterium dochodowe, w zależności od tego, czy mamy gospodarstwo jednoosobowe, czy wieloosobowe. Dla gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 2100 zł, natomiast dla wieloosobowego 1500 zł na osobę. Mówimy tutaj o kwotach netto. Wnioski można składać od 4 stycznia tego roku do 31 października włącznie. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. I jeżeli ktoś chciałby złożyć wniosek, musi się tu zjawić osobiście, czy można to zrobić drogą elektroniczną? Wnioski o dodatek osłonowy można składać zarówno w Ośrodku Pomocy Społecznej na Dzienniku Podawczym, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Świadczenie jest świadczeniem jednorazowym. Wnioski złożone w styczniu będą wypłacane w dwóch równych transzach. Pierwsza do końca marca, druga do 2 grudnia. Natomiast wnioski złożone po 1 stycznia wypłacane jednorazowo do 2 grudnia. Dodatek osłonowy i wysokość jego uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz od źródła ogrzewania. I tak dla gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 400 zł, dwu- i trzyosobowego 600 zł, cztero- i pięcioosobowego 850 zł, sześcio- i więcej osobowego jest to kwota 1150 zł. I w zależności, czy źródło ogrzewania jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wówczas ten dodatek jest wyższy. Czyli warto uzupełnić, wypełnić ankietę i wpisać budynek do ewidencji, bo wtedy możemy liczyć na jakiś bonus finansowy tutaj także. Tak, oczywiście, i można to zrobić do czerwca tego roku. Wnioski o dodatki składają głównie Państwa klienci, czy generalnie potrzebujących i chcących skorzystać z tego jest szersza grupa? Tak jak mówiłam, wniosek może złożyć każdy. Wiadomo, że zależy tutaj kryterium dochodowe, natomiast do wniosku nie musimy dostarczać żadnych zaświadczeń o dochodach, ponieważ te dochody weryfikujemy tutaj na miejscu w systemie teleinformatycznym. Należy tylko zaznaczyć, czy ktoś ma jakieś źródła dochodu nieopodatkowane, na przykład są nimi alimenty, albo ktoś posiada gospodarstwo rolne. Mówiliśmy tutaj o ewidencji emisyjności budynków. Czy w takim razie źródło ogrzewania ma znaczenie w przypadku ubiegania się o ten dodatek? Nie, nie ma żadnego znaczenia. Może to być każde źródło ogrzewania, czy to będzie piec węglowy, koza, kominek, ogrzewanie gazem.